Dobry piesek. Dobry piesek. Witajcie. Chciałem wam pokazać moje futrzaki dwa. Widzicie, ten mały kotek to jest Fryga. Ma jakieś 2 miesiące, 8 tygodni. I Reksiu to jest mój pies, który ma 1,5 roku, może niecałe 2 lata. Fryga. Tygodnia jeszcze jej nie ma w domu, nie? Nie, to jest też w tamtą środę. W tamtą środę, a dzisiaj jest wtorek, więc zostaw tą kamerkę. Więc jutro będzie dopiero tydzień, jak Fryga do nas zawitała. I problem największy, jaki był z tymi zwierzętami, jest taki, że Rex jest psem myśliwskim, że to jest terrier, a terriery to są zwierzęta, które polują. Więc on oczywiście, jak tylko cokolwiek się rusza, to on leci i atakuje, żeby to zjeść. Natomiast okazało się, że dość szybko się przyzwyczaił do Frygi i wcale jej krzywdy nie robił. Więc, no ale zajęło nam to dosłownie 2 dni. Także chciałem wam pokazać na tym filmie, jak to było od pierwszego spotkania tych zwierząt do takiego momentu, że teraz jedzą z jednej miski bez żadnej agresji ze swojej strony. Zapraszam do zobaczenia filmu. Reksiu, co tu jest, koty? Patrz, jest koty? Fryga. Reksiu. No jest kotek, Reksiu. Zaprzyjaźnicie się. Pobawiłbyś się z kotkiem? No jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Bo... Dobry piesek, dobry. Cichutko. Nie wolno warczeć na kotka. Nie wolno. Na kotka nie wolno warczeć. Nie wolno. Reksiu, mój piesek, jesteś mój piesek. Nie musisz być zazdrosny. Ale na kotka nie wolno warczeć. Nie wolno warczyć na kotka, nie. Nie, nie. Pobawiłbyś się, czy byś go zjadł? Nie warczeć nie wolno. Nie wolno warczeć na kotka. Tak robi. Popatrz. Widzisz, i on teraz tam siku zrobił. Tyś też powinien do tej puszki robić kupę z puszki. A widzisz? No. Wali kupska jak stary i śmierdzące na dodatek. No, ale kupę walną. Fuj. O, zasypał. Widzisz, jak się... Jaki pies, jaki kotek mądry? No. Już zasypałeś, to już zostaw. Kto rozwalił kwiatkę? Fryga. Rozwaliłaś kwiatuszkę, no.
tam tu roz... Tylko jak ona będzie tak gonić, to Reksiu ją będzie gonił za nią, bo mam instynkt myśliwski. No rzeczywiście, rzeczywiście jest fryga. Jak zniszczysz te fotele fryga, to będziesz szkodnik numer jeden, a nie numer dwa. Co prawda Reksiu ma parę tysięcy dolarów już na koncie szkód, więc ciężko go zastąpić, no ale... Możesz spróbować. Widzisz, jakie niesprawiedliwe, Reksiu, jak ty by tak robiłeś, to by wszyscy miały prezencję. No, ale... Nawet jak myszy się skupi. Dobry piesek, dobry. To myślę, że Reksiu nie spróbuje go zjeść. Hej, Reksiu, nie bój się. On się będzie sam bawił. No. Ale jak go obserwuję troszkę, o. No, będą się razem bawić, jak się przyzwyczai kotek do niego. Na razie kotek troszkę się boi takiego dużego zwierzę. No, ale ważne, że nie goni jeden drugiego, no bo najgorzej by było, jakby... Reks? Reksiu, hej. No, nie, jak ale... ten macha ogonem, to co robi? To atakuje, no, tak? Bo... A tamten się bawi. No właśnie. Kot jest zdenerwowany jak ogonem. No jest zdenerwowany, no bo jest taki wielki pies. I myśli, że Reksiu jest zdenerwowany, a Reksiu chce się bawić. Widzisz, jak może być confusing. Skoczy mu na głowę. Weszła ci na twojego klatki. No i co teraz? Zajęła ci twoje mieszkanie? Chodzi cały siedzi. No to masz, ja ci dam coś w ramach rekompensaty, kromkę chleba suchego. No to trzeba ją wyeksmitować. No co ja ci na to poradzę, Reksiu, no? To broń swojego mieszkania. No wie lepiej. Popatrz, jak rozrabia. Rozrabia i całe meble ci poprzestawia w mieszkaniu twoim. No, Reksiu, ja bym tam nie wchodził na twoim miejscu. Ja bym tam nie ryzykował wejścia na twoim miejscu. Reksiu nie. Reksiu is a pussycat i Frigg is a bitch. No. Mamy. Chyba tak. Reksiu jest pussycat, a Frigga jest bitch. Się szykuje do ataku. Reksiu, uważaj, bo ona będzie bronić się teraz. Kochany jesteś, tak, kochany piesek. Denerwujesz się?
Bo ona se leży wygodnie, a ty musisz się tutaj gnić. Ci ogonek dynda za łóżkiem już. No. No to twoje łóżko, to twoje. My jesteśmy po twojej stronie, Reksiu. Położę zaraz na niej. No widziałeś, jaka jest. Wlazła ci do łóżka. To daje ci takie te mieszane sygnały, no. No taki dobry. No taki jesteś biedny, no taki ciasno ci jest, nie masz jak położyć. Widzimy, widzimy. No, no biedny piesek. Tak widzisz, jak już wchodzi. No, no. Będzie go ogonem teraz. Nie. Krzycz na nią, nie krzycz. Ona się bawi. Ukryć się go w ogon. No, kochani. Popatrz, ona się bawi twoim ogonem, Reksiu. Tylko uważaj, byś po nosie nie dostał. A resztę to może się bawi. No bawi się ogonkiem, Reksiu. Bawi się. Wykopał ją. Wykopał ją. Reksiu, no dobry piesek. To twoje miejsce, twoje. Ona nie wychodzi, tylko się z... Nie ma jak. Aha. Z tamtej strony nie ma. Chcesz się wyprostować i nie masz miejsca? Wyprostuj się. A, pykła cię, no widzisz, no taka jest. Ty też masz pazurki? Fajna zabawa, będzie się pazurkami trącać. No, merda ogonem, to dla niego to jest zabawa. Walka o mieszkanie? No proszę cię. Rex, nie dawaj się, to jest twoje mieszkanie. Jesteś tam zameldowany. Fryga. No, to nie pazurami wali, tylko łapa. No nie, myślę, że nie, ale nikt by zaczęła pazurami. Nie, ja myślę, że one się po prostu dopasowują do siebie. Ale wie, jaki ostrożny jest. No. No, widziałeś, Reksiu, widziałeś, jaka jest niedobra. No taka niedobra. Poddajesz się. Wywieź białą flagę. Tak jest. No ale on by się chciał z nią bawić, albo siedzieć se tam z nią, a nie ona ucieka i co to za zabawa wtedy. Reksiu, no taką masz koleżankę, taką? Wiesz, merdał tym ogonem, że ona cię go ugryzie zaraz. Chociaż już się szykuje do skoku. No i machasz jej tak, żeby się bawiła? No
Ale widzisz, jak machasz nią łapą, to ona myśli, że ją atakujesz, a nie, że się bawisz, no. Chyba się nie możecie dogadać za bardzo. Tak będziemy pomieszane, że nie będziemy wiedzieć, kto jest kot, a kto jest pies. Ale ja się wtulił. Ty się ogonem żajł. Ale fajne. Zrobimy zdjęcie. Zwłaszcza, że dla Reksia to trudne zachowanie, bo to myśliwski pies i... Widzisz, jaka zabawa fajna. Jaka fajna, za Reksia się szybko nauczy. Jak kotek. Fryga. Myślę, że to zabawa. Ja. On go atakuje z góry łapami. Chce dziabno. No piękna aktorka jesteś, pięknie do kamery się ustawiasz, Fryga, wiesz? Chyba będziesz gwiazdą filmową. Rozpycha się, Reksiu, rozpycha się. Ona cię wyliże tego, żebyś był czysty, Reksiu, wiesz? Rex, nie gryź kotka. Nie zrobią sobie krzywdy. Nie zrobią sobie krzywdy. Ona cię wyliże tego, żebyś był czysty, Reksiu, wiesz? Thank you.
Co za miłość wielka, no. Spieszy się tak, wyjadł ci wszystko, fryga, zjadł ci wszystko, nic ci nie zostawił. No, no błyskawiczny jesteś, przecież ona nic nie zdążyła zjeść, Reksiu. No ale widzicie, widzicie jak to wygląda po paru dniach. Jeszcze tydzień nie minął, a zwierzaki jedzą z jednej miski. Reksiu, jakbym ja mu chciał wyjąć coś z miski, to by zaczął coś tam mruczeć i warczeć, a Frygę zaakceptował tak, że może mu wyjadać z miski, a on najwyżej ją po uchu poliże za to. Dzielne jesteście.